Gdy zaczęła kroić mięso, zaczęły wysypywać się z niego banknoty. Bardzo dobrze, że ciebie w lesie nie było, bo gdybyś był, to byśmy świadka nie mieli. Gdzie ani nachodzica? Po chwili padał strzał. Uwaga, uwaga, ważny komunikat. Właśnie otrzymaliśmy nominację do prestiżowych nagród Grand Video Awards przyznawanych przez Magazyn Press. Znaleźliśmy się wśród tak znakomitych twórców jak Bogusław Wołoszański, Cezary Pazura, Kasia Gandor czy Dawid Myśliwiec. Walczymy o nagrodę widzów i możecie nam pomóc. Jeśli podoba Wam się nasza praca, zagłosujcie. Wystarczy kliknąć link w opisie pod tym filmem, odszukać film Polak, który ścigał niemieckie bestie Jan Zen, którego autorami są Maciej Regewicz, Mateusz Kudła i Łukasz Herod, i oddać głos. Głosowanie trwa do 9 października. Serdecznie dziękujemy za wsparcie. Jest synem bohatera Armii Krajowej. Gdy wybuchła II wojna światowa, miał 10 lat. Przeżył 3 okupacje: litewską, radziecką, niemiecką. Pochodzi z Ejszyszek, z terenów dzisiejszej Litwy. Pan Bronisław Załówski. Dzisiaj będziemy opowiadać właśnie o jego historii. Będzie to opowieść o rozstaniu, tęsknocie i próbie poradzenia sobie w okrutnych czasach. Przyjechaliśmy do Kowar, jesteśmy w fantastycznym miejscu, w atrakcji turystycznej Zatrzymane w Czasie. Z tego miejsca dziękujemy Tomkowi, który użyczył nam tego miejsca. I przypominamy, że 21 października tu odbędzie się spotkanie z History Hiking. Niesamowite, jakie rzeczy powstają z pasji. Tak jak nasze filmy, które też tworzone są z pasją. A możemy je realizować dzięki Waszemu wsparciu. Właśnie w tym momencie na kanale publikujemy nowy podcast audio. Poza tym wywiad z niesamowitym człowiekiem. Będzie to naprawdę wyjątkowa rozmowa. Rozmowa z panią Krystyną Weigl, wnuczką Rudolfa Weigla, człowieka, który wynalazł szczepionkę na tyfus plamisty, bohatera polskiej niepodległości. Bardzo dobrym dziadkiem, bo to się czuło. On był w ogóle bardzo dobrym człowiekiem, ciepłym i ujmującym. Zachował się z tych czasów młodości jego dzienniczek. To właśnie dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu możemy docierać z misją propagowania historii do setek tysięcy widzów. A jak nas wesprzeć? To bardzo proste. Klikajcie w przycisk Wesprzyj pod tym filmem. Każdy, kto nas wspiera, otrzymuje unikatowe bonusy. Poza podcastami i filmami są to wlepki, pocztówki, mapki i wiele, wiele innych. Za każde wsparcie dziękuję. Ten odcinek pragniemy zadedykować panu Załuskiemu, który zgodził się podzielić się swoją historią. Zapraszamy na nowy odcinek. Ejszyszki na Wileńszczyźnie. Miasto, które do dziś nazywane jest najbardziej polskim miastem poza Polską. Wyobraźcie sobie, że jeszcze w roku 1990 90% mieszkańców Ejszyszek deklarowało, że czuje się Polakami. W tym mieście wychowywał się i spędził większość swojego dzieciństwa Bronisław Załuski. Rodzina, matka, ojciec i czwórka braci przed II wojną światową wiedli spokojne życie, wynajmując dom u Żyda. Ojciec przed wojną policjant, matka opiekowała się domem. I ten rodzinny spokój został rozerwany na strzępy wraz z nadejściem września 1939. Ojciec i najstarszy brat pana Bronisława zostali internowani na Litwę. W międzyczasie udało im się dostać do Wojska Polskiego. Brat z czasem wrócił,
ale ojciec od 17 września 1939 bił się w lasach z Sowietami. Chwilę później do Ejszyszek wchodzą czerwoni i rozpoczyna się terror, prześladowania, grabież i wysiedlenia polskich panów. Załuscy byli tym przerażeni, bo przeszłość Mariana Załuskiego, przedwojennego policjanta, mogła ściągnąć na rodzinę problemy i w zasadzie była to jedynie kwestia czasu. Znikała żywność, bydło. Sowieci szukali też wrogów rewolucji. Przedwojenna przeszłość Mariana Załuskiego mogła ściągnąć na rodzinę problemy. Przecież Sowieci mieli listy wrogów ludu. Wiedzieli, kogo zatrzymywać, kogo aresztować, kogo wywozić. Chwilę po południu w domu Załuskich słychać pukanie do drzwi. Kobieta otworzyła drzwi. Przed jej oczami stanęli NKWDziści. Od razu pytali, gdzie oni nachodzą? Gdzie oni są? Kto? Chodziło o najstarszego syna i męża. Oni wiedzieli, że poszli do wojska i powiedzieli jej, masz ich wydać, bo zabijają naszych w lasach. Matka pana Bronisława oczywiście nie zrobiła tego. Nie wydała swojego męża i syna. Sowieci w tym momencie kazali całej rodzinie się spakować i wygonili ich z domu. Kiedy rodzina opuszczała swój dom, czerwonoarmiści szydzili z nich i drwili, mówiąc, żeby swoje rzeczy wszystkie zostawili w domu. Na pewno nic nie zginie. W tym samym czasie, co udało się ustalić dopiero długo, długo po wojnie, Marian Załuski przebywał w obozie internowania na Litwie. Tam pracował u człowieka, Litwina, który ostrzegał go, żeby nie wracał do Ejszyszek, bo ściągnie na rodzinę śmierć. Ojciec Bronisława przez bardzo długi czas nie wracał. I od tego momentu rodzina Załuskich zaczyna szukać schronienia. Zaczyna się ich tułaczka. Opuścili swój dom, zostali z niego wygonieni. Mieszkali przez pewien czas w domu, który nie miał sufitu, za który musieli płacić. Kiedy najstarszy brat pana Załuskiego wrócił do Ejszyszek, udało się załatwić tymczasowe lokum u jego koleżanki. Było to na pewno lepsze miejsce, choć małe, niż dom bez sufitu, w remoncie. Z każdym kolejnym dniem pojawiały się nowe problemy. I w końcu w rodzinę Załuskich uderzyła potworna bieda. Wiecznie brakowało chleba i pieniędzy, a za lokum trzeba było płacić. Rodzina Załuskich musiała kombinować. Pan Bronisław opowiadał mi, że pewnego dnia jeden z gospodarzy przyniósł rodzinie 10-litrowy dzban mleka i wielki bochen wiejskiego chleba, pieczonego na liściach chrzanowych. Pan Załuski do dziś czuje w ustach smak tego pieczywa, smak tego mleka. Opowiadał mi o tym posiłku co najmniej jak o kolacji w najlepszej paryskiej restauracji. Niebezpieczeństwo czaiło się na Załuskich także po tym, kiedy Wileńszczyzna stała się częścią Litwy. Zaczęło radykalizować się litewskie społeczeństwo, wzrastały tendencje nacjonalistyczne. Pan Bronisław mówił, że kiedy Litwini wywieszali swoje flagi, to polscy mieszkańcy byli przerażeni, bo zaczęły się represje. W szkole pana Bronisława z dnia na dzień zniknął język polski. Żeby się uczyć, trzeba było mieć litewskie obywatelstwo. W kościołach odprawiano msze tylko i wyłącznie w języku litewskim. Pan Załuski mówił, że przeżył 3 okupacje. Litewską, radziecką i niemiecką. I mimo wszystko właśnie ze względu na głód i wieczny brak chleba, najgorzej wspomina okupację radziecką. Pewnego dnia, niespodziewanie, do domu Załuskich przychodzi paczka. Wielki, duży, tajemniczy pakunek, który pachnie. Na pakunku była tylko malutka karteczka z nazwą miejscowości, z której została nadana. Ukmerge. Pytanie,
co było w środku. Kobieta otworzyła pakunek. Okazało się, że w środku jest mnóstwo jedzenia. Gruby płat słoniny. Kasza. Gdzieś w środku był ukryty mały liścik, a na nim zdanie. Tam, gdzie jest zaznaczone, odkrój, bo może być nieświeże. Przemieszaj też ręką krupy kaszy. Kto wysyłałby zgniłe mięso? A może mięso zepsuło się po drodze? Faktycznie na mięsie ołówkiem było zaznaczone, gdzie należy odkroić. Kobieta zrobiła to. Gdy zaczęła kroić mięso, zaczęły wysypywać się z niego banknoty. A gdy mieszała dłonią kaszę, odnajdowała w niej banknoty. Ktoś rodzinie Załuskich wysłał pieniądze na życie. Kto to mógł być? Szybko okazało się, że nadawcą tajemniczej przesyłki był Marian Załuski, ojciec Bronisława. Przebywał teraz w obozie internowania w miejscowości Ukmerge na Litwie. I myśląc o swojej rodzinie, chciał im pomóc. Ale dla Załuskich najważniejszą informacją było to, że Marian żyje i cały czas o nich myśli. Marian Załuski wraca do Ejszyszek dopiero po tym, kiedy Związek Radziecki wchłonął Litwę. Rodzina musiała się ukrywać. Ojciec nie mieszkał ze swoimi bliskimi. Ukrywał się we wsi nieopodal w domu rodziny Matulewiczów. Pracował jako lokalny szewc. Mieszkał sam. Nie mówił o swojej policyjno-wojskowej przeszłości. Ukrywał się. I tak Załuscy trwali w ukryciu i w biedzie do czasu. W czerwcu 1941 do Ejszyszek wchodzą Niemcy. Szybko zajmują Litwę i podobnie jak Sowieci prześladują polskich obywateli na Wileńszczyźnie. Z jedną tylko różnicą. Bardzo szybko zaczęli pytać o Żydów. Walczyliśmy już w niektórych bitwach, na północy, południu, wschodzie i zachodzie. I teraz stoimy gotowi do walki, przeciw czerwonej zarazie SS nie spocznie. Pustoszymy, dopóki nikt więcej nie zakłóci chwały Niemiec. Kiedy szeregi też się świecą, nie ma dla nas powrotu. Gdzie jesteśmy, zawsze idzie naprzód, a diabeł śmieje się tylko nad to. Ha, 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 ha. Walczymy dla Niemiec, walczymy dla Hitlera. Czerwony nigdy spocznie. To tylko fragment pieśni, jaką oddziały SS śpiewały w swoim krwawym marszu na wschód. Einsatzgruppen szybko rozpoczyna swoje czystki. Zaczyna się prześladowanie ludności żydowskiej. Co jednak najgorsze, Einsatzgruppen podburza przeciwko Żydom Litwinów, prostych ludzi, którzy z ochotą, podobnie jak ochotnicy ukraińscy, biorą udział w polowaniu na innych ludzi. A Niemcy patrzą i dokumentują, jak ich ideologia nienawiści zatruła proste i w znacznej większości młode umysły. Pan Bronisław doskonale zapamiętał wejście Niemców do Ejszyszek. Jeden z żołnierzy zawołał do siebie jego kolegę, Janka. Dał mu do ręki lejek i kazał trzymać, żeby ten mógł napełnić paliwem swój pojazd. Pokazał mu też radiostację i zapytał, łamaną polszczyzną: widziałeś takie u Ruskich? Chłopiec mówi, że nie. A Niemiec śmiejąc się mówi, pewnie wojnę przegrają. Powstają ruchy oporu. To właśnie w Ejszyszkach powstaje liczne i bardzo aktywne zgrupowanie Armii Krajowej pod dowództwem Jana Borysowicza, pseudonim Krysia. Marian Załuski i trójka jego synów także udają się do lasu w roku 44. Bronek zostaje ze swoją mamą sam i jeszcze na chwilę przed tymi wydarzeniami staje się świadkiem potwornej, makabrycznej zbrodni. Pewnego dnia
Niemcy pod lufami karabinów prowadzą liczną grupę kobiet i dzieci żydowskiego pochodzenia w okolice cmentarza w Wejszyszkach. Wszystkiemu przygląda się 10-letni Bronek. Kiedy mi o tym opowiadał, to dostrzegłem, że jego twarz zmieniła się. Widać było, że bardzo to pamięta. Jego matka zdążyła tylko kobiecie podać trochę mleka dla jej dziecka. Ludzie szli w ciszy, nikt nie panikował, nikt nie krzyczał. Tak jakby ci ludzie pogodzili się ze swoim losem i byli przekonani, że już za chwilę znajdą się w lepszym miejscu. Niemcy prowadzili ludzi nad wcześniej przygotowane doły. Po chwili padał strzał. Z głębi Litwy nadchodzą chiobowe wieści. W całym szeregu miasteczek, w tym także w Ejszyszkach, Żydzi zostali wybici do nogi. Po tych dramatycznych wydarzeniach młody pan Bronisław podejmuje pracę w mleczarni i z zarobionych pieniędzy utrzymuje siebie i swoją mamę. Przez cały ten czas wierzył, że kiedyś zobaczy swoich braci i zobaczy swojego ojca. Codziennie po pracy chodził do kościoła, przechodził drogę krzyżową i modlił się o to, aby zobaczyć swoich bliskich. Tak rodzina Załuskich doczekała końca II wojny światowej, co wcale nie było powodem do radości. Jak się okazało, z lasu wróciło tylko dwóch jego braci. Najstarszy, Tadeusz, przebywał teraz w radzieckiej niewoli. Z kolei ojciec, Marian, pseudonim Zasłona, miał po wojnie bić się z Sowietami i ci mieli skatować go na śmierć. Takie były o nim oficjalne informacje. W pewnym momencie rodzina Załuskich rusza za chlebem do Polski. Jak się okazuje, Zasłona wcześniej przygotował dla nich miejsce. Była nią cukrownia w miejscowości Krasiniec. Tam miał czekać na nich znajomy ojca pana Bronisława, także członek Armii Krajowej, który w nie do końca jasnych okolicznościach został przez Armię Krajową zamordowany. Najprawdopodobniej poszedł na współpracę. To właśnie w Krasińcu Bronisław Załuski ukończył 6 klas podstawowych. Chciał kontynuować edukację i wyjechał do Łodzi, gdzie kształcił się dalej u braci Salezjanów. Przez cały ten czas wierzył, że bracia wrócą. Dobre wieści przyszły do niego dopiero w latach 50. Nagle, niespodziewanie, rodzina otrzymuje informację, że najstarszy brat pana Bronisława, Tadeusz, właśnie został zwolniony z rosyjskiej Kaługi. Teraz trzeba było sprowadzić go do Polski. Pan Bronisław przebywał wtedy w Łodzi i z prasy dowiedział się, że ministrem obrony narodowej zostanie Rokossowski. W artykule było napisane, że jest to człowiek, który pomaga łączyć polskie rodziny. Pan Bronisław pomyślał, skoro łączy rodziny, to niech mnie połączy z bratem. Długo nie myśląc, napisał pismo do Ministerstwa Obrony Narodowej, nie licząc, że otrzyma odpowiedź. Nagle w internacie krzyk: Bronek, pismo z ministerstwa do ciebie. Coś ty nawywijał. Wzywa cię kierownik. Pan Bronisław bierze list, otwiera, a tam wezwanie, aby stawić się w Warszawie w sprawie brata. Pan Bronisław przez kilka dni spał na warszawskim dworcu, żeby załatwić wszystkie formalności. Musiał dostać się do ambasady ZSRR. I kiedy przekroczył jej próg, stanął oko w oko z twardogłowym, komunistycznym, radzieckim oficerem. Powiedział mu, że chce ściągnąć brata do Polski i czy może otrzymać od niego zgodę. Oficer odpowiedział: a czemu twój brat nie wrócił, kiedy była ku temu okazja? Pan Bronisław pomyślał przez chwilę i powiedział mu: nie mógł wrócić, bo był w armii. Nastąpiła cisza, bo chciał powiedzieć, że w Krajowej, po czym zastanowił się w myślach i powiedział: czerwonej. Dostał zgodę.
Pan Bronisław uważa, że oficer wiedział, że kłamie, ale to, że dostał zgodę na ściągnięcie brata do kraju, było wynikiem cudu. Bracia spotkali się w rodzinnych Ejszyszkach. Cóż to była za chwila? Wpadli sobie w ramiona, zaczęli opowiadać, co u nich się działo. Okazało się, że jego brat pracował, będąc w radzieckiej niewoli, przy odbudowie zniszczonego Stalingradu. Po tych wydarzeniach pan Bronisław Załuski poznał swoją przyszłą żonę, panią Jadwigę, która sama przez 5 lat była na Syberii. Zamieszkali w mojej rodzinnej Kamiennej Górze i to tam otrzymali telegram z Ejszyszek z krótką informacją. Bronek, wracaj! Ojciec żyje! Na taką informację Bronisław Załuski czekał 12 długich lat. Marian Załuski, pseudonim Zasłona, przez 12 lat przebywał w radzieckiej niewoli. Udało się ściągnąć go do kraju, ale spotkanie syna z ojcem nie należało do najbardziej radosnych. Pan Bronisław przez cały ten czas, przez 12 lat, żył bez ojca. Kiedy się z nim spotkał, miał wrażenie, że rozmawia z kimś obcym. Jak sam mówił, przez cały ten czas był półsierotą. Co działo się przez ten czas? Zasłona został skazany na karę śmierci. Uchylono mu ją po politycznej odwilży. Przebywał w radzieckim więzieniu. Opowiadał o przesłuchaniu, kiedy świadek jego partyzanckiej działalności na tak zwanym procesie wstał i patrząc mu w oczy powiedział, że dobrze, że nie było mnie wtedy w lesie, bo byśmy świadka nie mieli. Zasłona, który z komunistami walczył przez bardzo długi czas, wstał i patrząc w oczy tak zwanemu świadkowi powiedział: bardzo dobrze, że ciebie w lesie nie było, bo gdybyś był, to byśmy świadka nie mieli. Przez cały ten czas walczył z okupantem i po 12 latach pojawił się na ślubie swojego syna. Ostatnie słowa pana Bronisława Załuskiego w rozmowie ze mną chwytają za serce. Powiedział tak: panie Maćku, przez cały ten czas od 1939 do 1958 roku cała moja rodzina przeżyła. Wszyscy byli na moim ślubie. Ja przez cały ten czas, przez życie szedłem sam. Miałem szczęście. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie o trwającym głosowaniu. Jeśli podoba Wam się nasza praca, zagłosujcie. Wystarczy kliknąć link w opisie pod tym filmem, odszukać film Polak, który ścigał niemieckie bestie, Jan Zen, którego autorami są Maciej Regewicz, Mateusz Kudła i Łukasz Herod, i oddać głos. Głosowanie trwa do 9 października. Serdecznie dziękujemy za wsparcie.